Dzień dobry Państwu. Tak jak obiecałem, że będziemy śledzić każdy krok naszego prezydenta. Przed Państwem prezydent się radza, Paweł Osiewała. Panie prezydencie, ciężka praca, trudna praca, już się Pan o tym przekonał. Ja chcę zapytać, jakie zmiany, co Pan już dokonał, co Pan zrobił w tych ostatnich tygodniach? No, cieszę się, że Pan powiedział naszego prezydenta. To już jest chyba pierwsza zmiana, która nastąpiła, bo jeżeli Pan jako przedstawiciel mediów mówi nasz prezydent, to świadczy o tym, że pewnie w jakiś sposób dociera to do mieszkańców, do przedstawicieli nie tylko urzędu, ale i do samych mieszkańców. Jakie zmiany? Wie Pan, no, praca na pewno ciężka. Najwięcej chyba na ten temat mogłaby powiedzieć moja małżonka, jak widzi mnie późno wieczorem i wcześnie rano żegna. Ale zmiany już następują. Tam, gdzie pokończyły się kadencje rad nadzorczych, dokonaliśmy zmian. Pracuję nad reorganizacją i strukturą organizacyjną Urzędu Miasta. Bieżąca praca dotycząca pozyskiwania inwestorów, ciężkiej pracy, żeby tych inwestorów zadowolić, bo to jest bardzo wymagający klient od nas. Ale również i sprawy takie przyjemne dotyczące i spotkania, które mieliśmy niedawno noworocznego i jasełek, opłatków. Wiele się dzieje, naprawdę czas od rana do późnego wieczora wypełniony w 100%. Czy możemy powiedzieć już o, jeśli mówimy o zmianach, czy możemy powiedzieć o nazwiskach? Kto, za kogo, czy na przykład, no, czy zmieni się sekretarz miasta? I wie Pan, ja dzisiaj nie będę mówił o nazwiskach i nie będę mówił o personaliach, ani o stanowiskach, które będą podlegały zmianie, bo uważam, że jako zarządzający przede wszystkim, jeżeli takie zmiany będą, to powinni się dowiedzieć zainteresowani, a dopiero później publicznie będę o tym mówił. Reorganizacja będzie gruntowna, część działów połączymy, część może rozłączymy. Ja jestem zwolennikiem teorii takiej, że pewne struktury organizacyjne, jeżeli mówimy o Urzędzie Miasta, powinny ulec wzmocnieniu. To jest pozyskiwanie środków unijnych i wydział, który zajmuje się obsługą przedsiębiorcy szeroko rozumianą. To jest ta podstawa, która powinna być filarem tego i marketingowego, i gospodarczego działania. Pozostałe działy, oceniam ich pracę dobrze, ale ze względu na to, że zmieniają się przepisy, że ta reorganizacja była jakiś czas temu, wymagają niektóre działy połączenia. Chociażby w mojej ocenie dowody osobiste i Urząd Stanu Cywilnego to są działania czy jednostki, które powinny, komórki Urzędu Miasta, które powinny być połączone. To nie będzie rewolucja, to nie będzie wywrócenie urzędu do góry nogami, bo jest to organizacja, która funkcjonuje sprawnie. Ale ze względu na to, że mam trochę inną wizję niż mój poprzednik, na pewno będą zmiany dokonane. Świadomy obywatel zapytałby, a ja takim świadomym obywatelem staram się być, że tu po prostu za dużo ludzi pracuje. To ja to analizowałem od czasu prezydenta Kłosa jeszcze za poprzedniego systemu. Tu było połowę mniej urzędników. Od tego czasu miasto się tak specjalnie nie rozrosło i a mamy cyfryzację, prawda, jest wiele takich rzeczy, że technika powinna zastępować człowieka. A tu, no jest, tu pracuje armia ludzi, urzędników, którzy przejadają ten budżet. Co Pan na to? No, przejadają, może bym tak aż drastycznie nie określił, oni pracują i za odpowiednią pracę dostają odpowiednie wynagrodzenie. Ja też przyznam się szczerze, że przyszedłem tutaj do samorządu z biznesu. W biznesie są bardzo proste zasady, one się kierują trochę innymi mechanizmami niż samorząd. W biznesie jest koszt, każdy musi na siebie zarobić, tutaj jest trochę inna struktura wydawania pieniędzy i patrzenia na koszty. Ja może nie dotykałem tego, będąc przedsiębiorcą, ale dzisiaj stojąc po drugiej stronie, zauważam, że to też nie jest wina ani zarządzających, a może nie przerostu administracji, ale jakby prawotwórstwa, czy tworzenia prawa. To tak naprawdę nie od prezydenta, nie od tych ludzi, którzy tutaj pracują, zależy, że jest takie prawo, a nie inne. Naprawdę dzisiaj na samorządy spadło wiele obowiązków, które były domeną przedtem innych jednostek organizacyjnych. I żeby zapewnić właściwą obsługę chociażby, nie wiem, dodatków mieszkaniowych, chociażby z zasiłku alimentacyjnego,
chociażby rozliczenia śmieci, opłaty śmieciowej, którą Państwo wnosicie, to niesie z sobą konieczność zwiększania tego zatrudnienia. I to jest chyba ta przyczyna. Przywoływał Pan lata 10-15 temu, kiedy pracowało tutaj 70 ludzi i oni potrafili załatwić wszystkie sprawy. Dzisiaj jest to 100 kilkanaście osób i też mają co robić. Takie są czasy, ale to jest niezależne od nas. Nakładane są kolejne obowiązki na samorządy, a nie idą w ślad za tym środki z dopłat z budżetu państwa. A najłatwiej, najczystszym tego przykładem, czy najbardziej wyraźnym jest sama droga 12-14, o której ostatnio rozmawialiśmy. Pański poprzednik, przejdźmy do biznesu właśnie, do interesów. Pański poprzednik mówi, że zostawił panu inwestora, który lada miesiąc powinien tutaj wejść. Czy możemy już o tym mówić? Czy jeszcze troszeczkę za wcześnie. Ja proszę wszystkich przedstawicieli mediów, abyśmy dali jeszcze trochę czasu inwestorowi. Zapewniam Państwa i to mówię z pełną odpowiedzialnością, że toczą się procesy inwestycyjne, że rozmawiamy z inwestorem, że jest on zainteresowany Sieradzem. Mechanizmy, jeżeli ktoś, kto kiedykolwiek zajmował się inwestycją, wie, że są pewne procesy badawcze, prowadzimy analizy, ale jest to wszystko na dobrej drodze i inwestor, utrzymując kontakt i żądając kolejnych dokumentów, jakby potwierdza to, że jesteśmy w tej liście rankingowej bardzo wysoko. Ale skądinąd też wiem, że ambicją prezydenta Pawła Osiewały będzie zdobyć jeszcze jednego i jeszcze raz ten inwestor. Oczywiście, że tak. To jest cel, ale mam taką nadzieję, żywią taką nadzieję, że jeżeli uda nam się przeprowadzić ten proces już z tym inwestorem, z kolejnym będzie dużo łatwiej. Jeśli chodzi o inwestorów, tych inwestorów może przestraszyć cena wody i ścieków. U nas niestety te media są najdroższe chyba w województwie. Czy w tym kierunku jakieś działania pójdą, żeby po prostu Sieradzanin płacił za to mniej? Dla inwestorów, przyznam panu rację, tych, którzy chcieliby prowadzić tutaj biznes rolno-spożywczy, ta cena wody faktycznie jest odstraszająca, bo 13 zł za wodę i ścieki to jest naprawdę duża kwota. Za metr sześcienny, tak. Ci inwestorzy, którzy dzisiaj deklarują, o których rozmawialiśmy, swoją chęć wybudowania zakładu produkcyjnego, akurat szczęśliwie są tymi jednostkami, które będą potrzebowały tylko i wyłącznie do takich celów bytowych tą wodę, ale pracujemy nad mechanizmami, nie dalej niż dzisiaj, rozmawiałem też z prezesem wodociągów i kanalizacji, nad mechanizmami pracujemy opracowania takich systemów bonifikat czy ewentualnych ulg, którymi moglibyśmy zachęcić tych, którzy chcieliby uczestniczyć chociażby w proponowanych w dokumentach strategicznych klastrach, na przykład przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. To jeżeli się tacy pojawią, na pewno będziemy bardzo, bardzo wnikliwie to rozważać, bo kolejny raz wrócę do tego, że wywodzę się z biznesu. Doskonale Państwo wiecie, że czasami warto zainwestować stówę, żeby zarobić 200 zł. Także tutaj jest to szeroko analizowane i mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć konsensus zgodny z prawem, żeby tych przetwórców rolno-spożywczych tutaj ściągnąć do Sieradza. Pańscy poprzednicy, mówię niemal o wszystkich prezydentach Sieradza, mieli jeden problem. Mieli nie najlepszą komunikację ze społeczeństwem. Wydawało im się, że jest dobrze, nie było dobrze, nigdy to nie było dobre. Czy pan ma jakiś pomysł na to, jak tą komunikację utrzymać, żeby po prostu wiedzieć, czego chcą Sieradzanie od pana? Bo oczekiwania wobec pana są bardzo duże. Nadzieje w związku z pana nazwiskiem są po prostu ogromne. Czy pan to udźwignie? No właśnie, to brzemię czuję każdego dnia, spotykając się z mieszkańcami, rozmawiając z przyjaciółmi, ze znajomymi, ale też z osobami na ulicy. Myślę, że dzisiaj już państwo doświadczacie tego i widzicie, że prezydent jest osobą otwartą, że nie zamykam się, lubię słuchać ludzi, rozmawiać z ludźmi, wyciągać wnioski z tego, co mówią do mnie mieszkańcy, jakie problemy zgłaszają. Ta komunikacja będzie, ona musi być wielotorowa. Ja wielokrotnie wspominałem w kampanii wyborczej, że chciałbym zaangażować aktywnie mieszkańców w przeróżne działania.
Jeżeli ktoś lubi, nie wiem, spektakle teatralne, niech się realizuje w tej dziedzinie. Jeżeli ktoś lubi biegać, pływać, skakać, czy jeździć samochodem, to jest dla mnie bardzo istotne. I chciałbym też przekazać w drugą stronę ten przekaz Państwu o tym, co robimy. Może dzisiaj jeszcze jest trochę za wcześnie, bo proszę też o chwilkę cierpliwości i zrozumienia, że nie wszystkie rzeczy, szczególnie w tym trudnym okresie przedświątecznym, jak obejmowałem stanowisko i tuż po świątecznym, gdzie ta przerwa była dosyć długa, takie przerywane wolnymi dniami okresy. Myślę, że za jakiś miesiąc czasu, jak już to wszystko będzie takie ustabilizowane, ułożone, ta komunikacja zacznie odgrywać rolę. A nie ukrywam też tego, że pracuję nad dokumentem strategicznym, który będzie mówił ogólnie o komunikacji i z Państwa strony jako mediami, ale też i o tej komunikacji z mieszkańcami. I tu jest szereg elementów takich poprzez aktywność w internecie, poprzez aktywność na skrzynkach, ale też i informacja z urzędu, żeby Państwo jako mieszkańcy czuli, że jesteśmy tutaj po to, żeby służyć, żeby realizować wspólnie Państwa marzenia. Panie Prezydencie, najtrudniejsze pytanie zostawiłem na koniec. Proszę mi powiedzieć, w zderzeniu z tą rzeczywistością, bo Pan już się z nią zderzył i wiem, że mocno już Pan, że tak powiem, stoi na tym gruncie tego stanowiska. Weryfikacja, Pański pomysł na to miasto, wizja. Ja to podkreślałem wielokrotnie i w kampanii wyborczej. Wizja Sieradza to jest Sieradz przede wszystkim z pracą. To dla mnie jest priorytet. Jeżeli za 4 lata będziemy mieli okazję spotkać się tutaj i podsumować kadencję, czego bym sobie bardzo życzył i zapraszam już dzisiaj serdecznie, to chciałbym powiedzieć, że mamy kilkaset miejsc pracy w Sieradzu dodatkowych, że drobnymi krokami udało nam się zrealizować te potrzeby mieszkańców, które zgłaszali wielokrotnie. Mówimy tutaj o infrastrukturze w Zapuście, w Woźnikach, w Męskiej Woli, że udało nam się wyremontować Aleję Zwycięstwa, że Open Hair jest festiwalem, który przeszedł przeobrażenie. Niekoniecznie musi się nazywać Open Hair, to może być Open... Sieradz. Tak. Open Sieradz. Zacznie, tak. Włosy będą ważne w całym procesie, ale nie tylko. Żebym mógł pokazać Państwu na osiedlach kilka siłowni napowietrznych, żebym mógł pokazać wyremontowane alejki, żebyście Państwo już bez namowy, bez wskazywania tego poszli na wzgórze zamkowe czy pospacerować przy rynku praskim, żebyście wiedzieli, że co miesiąc czy co tydzień będzie w okresie letnim impreza na rynku, że warto tam przyjść, że warto tam posiedzieć, jak jest ciepło, a nie tylko i przejść zimą. A może nam się uda zrobić trasę biegową narciarską na stadionie i może będą już wykopane dwie niecki basenów odkrytych. To jest ta wizja, którą chciałbym za 4 lata Państwu przedstawić i wtedy poprosić o reelekcję. Panie Prezydencie, serdecznie dziękuję. Tych szczegółów jest jeszcze mało. O następne już teraz proszę o rozmowę wiosną, bo wtedy będzie więcej tych szczegółów. Będziemy rozmawiać o zmianach. Ja tylko powiem tak, że jako obywatel tego miasta, w imieniu mieszkańców tego miasta, życzę Panu, żeby się udało, żeby nam się udało razem. Nie dziękuję.